Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Witaj na stronie sklepu punktmeblowy.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób zoptymalizować sobie stronę producenta. Dokładnie tutaj mamy jednego producenta mebli warsztatowych Reconstruction. I zobacz, mamy tutaj w Excelu optymalizacji metatagów w zakładce frazy kluczowe mamy dokładnie ten adres URL. Więc ten adres URL możemy sobie skopiować i możemy go tutaj wkleić. I zobacz, tworzenie tytułu, nagłówka, metod description to jest tak naprawdę schemat, tak jak pokazywałem Ci to dla strony głównej, dla kategorii, dla podkategorii w swoim sklepie. Tak samo robi się to dla strony producenta, czyli zobacz, mam tutaj adres URL, mam tutaj słowa kluczowe na szarym tle i potencjał wyszukiwań, czyli ile razy dane słowo kluczowe jest wyszukiwane przez ludzi w danym miesiącu. I teraz tytuł, tworzymy sobie tytuł. Jest to strona producenta Reconstruction, więc możemy wyjść albo od producenta, ale on ma dosyć mało wyszukiwań, więc możemy wyjść od fraz kluczowych, czyli możemy rozpocząć, że tytuł to jest producent mebli metalowych RA Construction, czyli mamy frazę producent mebli metalowych i mamy frazę RA Construction, ale tutaj jeszcze mamy meble warsztatowe producent, to też jest bardzo dobra fraza, meble warsztatowe producent 50 wyszukiwań w miesiącu, więc tutaj możemy dać producent warsztatowych mebli metalowych RA Construction i tutaj możemy dać nagłówek H1, możemy zacząć od strony producenta RA Construction myślnik producent metalowych mebli warsztatowych, czyli tak naprawdę zmieniliśmy kolejność tych słów kluczowych, ale tak naprawdę one wszystkie nawiązują nam do tych słów kluczowych, które tutaj mamy i które mają największy potencjał. I meta description, możemy sobie wpisać taki meta description: punkt meblowy oferuje warsztatowe meble producenta Reconstruction ze stali nierdzewnej robione pod wymiar, czyli zobacz, tutaj mamy frazę producenta, mamy właśnie tutaj meble ze stali nierdzewnej i mamy słowa kluczowe właśnie producent mebli metalowych na wymiar, czyli mamy umieszczoną frazę na wymiar, mamy tutaj solidna konstrukcja, dobra cena i polski producent i właśnie w taki sposób mamy już przygotowane metatagi. Teraz oczywiście możemy sobie uruchomić narzędzie ile.liter.pl i możemy tutaj sprawdzić sobie, ile znaków ma ten oto tytuł. 56, a więc jest to dobra ilość. Przypominam, że tytuł powinien mieć około 60 znaków. I meta description powinien zawierać około 160 znaków, zawierać zachęty do kliknięcia. Mamy 162 znaki. Tak naprawdę o dwa za dużo tutaj producent Reconstruction jest pisany z myślnikiem, więc oczywiście musimy zrobić tą korektę i tak naprawdę mamy już przygotowany poprawny meta description. On zawiera słowa kluczowe, zawiera zachętę do kliknięcia, zawiera także tą patriotyczną nazwę polski producent, to znaczy, że ludzie chcą kupować od polskich producentów i tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego, jak przenieść to do naszego Excela z optymalizacją metatagów, czyli kopiujemy adres URL, przechodzimy do zakładki metatagi, wklejamy adres URL i przenosimy tak naprawdę wszystkie metatagi z optymalizacji, czyli tytuł przenosimy nagłówek H1 i przenosimy meta description. Czyli zobacz, mamy już właśnie te polskie znaki, mamy już tutaj znaki graficzne, które będą nam wzmacniać klikalność naszej strony z poziomu wyniku wyszukiwania. A więc właśnie w taki sposób optymalizuje się strony producentów, czyli zauważ, że w tytule, w nagłówku H1 meta description powinna być nazwa producenta oraz słowa kluczowe, jakie wyszukiwaliśmy dla tego konkretnego producenta. Ok, jeżeli masz jakieś pytania dotyczące optymalizacji stron producentów, to śmiało zadawaj je w komentarzach pod tym filmem. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć.